Dzień dobry, panie i panowie. Informacje z dnia 19 września 2023 roku. Mapa na koniec 18 września. Dzień 572. Stany w regionie Indo-Pacyfiku posiadają personel w 66 bazach wojskowych. To łącznie 375 tysięcy osób. Amerykański budżet obronny w przyszłym roku jest znaczny i zorientowany właśnie na wzmocnienie rejonu Pacyfiku. Rozbudowywana jest obecność w bazach na Filipinach. Pomarańczowe kwadraty oznaczają powstające czy też nowe bazy. Druga ciekawa mapa dzisiejszego dnia to regiony Ukrainy. Przy okazji omówimy grupy operacyjne niebieskich, ale zaczynamy od Polski. Tutaj znajduje się zachodnia Galicja. Wokół Lwowa tu mamy rejon wschodniej Galicji. Powyżej na żółto, to jest region Wołyń. Nad kijowym jest region Polesie. Nie jest on tutaj zaznaczony. Za to jest zaznaczone na dnie prawobrzeżne i lewobrzeżne. Dalej na prawo, od Charkowa, to jest Ukraina słowocka, a grupy taktyczne to Wołyń, który rozciąga się od granicy z Polską do granicy województwa żytomierskiego, tu jest żytomierz. Odcinek Czerników Sumy to grupa taktyczna Sumy, to co określam frontem Petropawliwskim. To u niebieskiej Grupa Taktyczna Łyman. Grupa Taktyczna Łyman wchodzi w skład Grupy Strategicznej Horticja, czyli HART, od rasy PSA. To dowództwo obejmuje fronty Petropawliwski i Centralny. Przechodzimy do wiersza poniżej. Obszar Rusi Zakarpackiej znajduje się na pograniczu Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii. Bukowina. Położona jest pomiędzy karpatami wschodnimi a środkowym dniestrem. Podole. Główne miasta to kamieniec podolski mielnicki i winnica. Na granicy północnej z Mołdawią to jest właśnie Podole, a na granicy południowej Mołdawii to jest Bezarabia. Bombardowane porty nad Dunajem to właśnie Bezarabia. A na mapie mamy napisane Budziak. To część Bezarabii, Jedysan. Centrum tego rejonu to Odessa. A w Polsce stosowano na ten obszar nazwę pola oczakowskie. Dalej Zaporoże, Tawria, Miotia. Na rejon od Zaporoża przez krzywy róg do Odesy w Polsce używano także określenia dzikie pola. Donbas z Donieckiem. Tu jest Doniec, tu jest obszar Donbasu. Donbas obejmuje w zasadzie ten sam obszar co donieckie zagłębie węglowe. A grupy operacyjne to Odessa, Hersoń. Ja używam zwrotu front na Dnieprze, bo taki jest zakres działania tej grupy. Dalej grupa operacyjna Tawria. Ja stosuję określenia front południowy lub Zaporoski. I w środku, poniżej frontu centralnego, grupa Donieck. Meotia. Tak określa się wschodnie i południowe wybrzeże Morza Azowskiego. Także ta nazwa trochę się tutaj zaplątała. Granica Północna. Linia stabilna. Front Petropawliwski. Tu jest miejscowość Petropawliwka. Linia stabilna. Front centralny, kontrataki na Kliściwka i Andryiwka. Kontratakują oczywiście Czerwoni. Wróćmy na moment do wyzwolonej Andryiwki. Bitwa o wieś Andryiwka pod Bachmutem rozpoczęła się w maju tego roku i zapewne doczeka się fachowych opracowań. Tutaj zginęło kilku rosyjskich dowódców: dowódca 85. Brygady Strzelców Zmotoryzowanych, szef wywiadu 72. Brygady Strzelców Zmotoryzowanych, dowódcy trzech batalionów 72. Brygady. A straty poległych oczywiście nie zostały ujawnione. 17 września doniesiono o poległym dowódcy 31. Brygady. Tutaj po zużyciu się 72. Brygady na ten odcinek weszła 31. Brygada, ja ją tu miałem razem z powietrzno-desantowymi 83. oraz dywizjami 98, 106. Także ta 72. została praktycznie pozbawiona możliwości bojowych i teraz to miejsce. Próbuje ratować 31. powietrzno-desantowa. A bitwa była tak naprawdę o miejscowość, która składa się tutaj z dwóch większych dróg. A przed wojną w tym miejscu było około 50 domów, obrona była aktywna, Rosjanie wysyłali grupy szturmowe do kontrataków. Flanki 72. były osłaniane przez Brygady 85 i 57 strzelców zmotoryzowanych i wspomnianą już 31. W ramach rosyjskiej grupy w rejonie miejscowości operowały odrębne jednostki, a więc Gwardia Achmatowa-Kaderowa, 10 Brygada Sił Specjalnych oraz odrębny batalion rozpoznawczy Sił Powietrznych Desantowych Espanjola, uzbrojony w dużą liczbę dronów FPV. O Rosjan wspierały także znaczne siły powietrzne. Trzecia Brygada Szturmowa Sił Zbrojnych Ukrainy, pod dowództwem pułkownika Andrzeja Bileckiego, jest stawiana przez stronę ukraińską za wzór skuteczności organizacji i sposobu zarządzania walką. Mówią o zwycięstwie jakości nad ilością. Pod dowództwem sztabowców Trzeciej Brygady były wydzielone jednostki szturmowe z 92. Brygady Zmechanizowanej Straży Granicznej. Kilka batalionów, kilka oddziałów dronów szturmowych, wsparcie artyleryjskie z sąsiednich brygad. Przełamano-zniszczono warstwową obronę. Należy dokładnie przestudiować zasady organizacji wykorzystania żołnierzy III Brygady Szturmowej w bitwie o Andryjwkę. Pod względem liczby żołnierzy i ilości amunicji siły były zbalansowane. Trzecia szturmowa nie prowadziła ataku skoncentrowaną grupą żołnierzy, ale wręcz przeciwnie. Zapewniła przewagę manewru ogniowego, dysponowała świadomością sytuacyjną, zbudowała interakcję i spójność. Ostatecznie wymanewrowała wroga pod względem taktyki i szybkości podejmowania decyzji. Główną zasadą było uniknięcie znacznych strat personelu i utrzymanie wysokiego wskaźnika strat wrogich. Brzmi super. Front zagłębia górniczego. Awdka. Tutaj czerwoni urwali pół ara ziemi na swoją korzyść. Marinka, lokalna presja czerwonych. Front południowy. Kontratak czerwonych na odcinku Nowoprokopiwka. Jednak niebiescy kontynuują swoje działania i urwali jeden ar na swoją korzyść. Okręt podwodny w Sewastopolu Okręt podwodny w Sewastopolu zaliczył dwa trafienia ze Storm Shadow. Nadaje się tylko do wyklepania u polskiego mechanika samochodowego, czyli brak szans na remont i dalsze użytkowanie. Wiadomo, że poważnie rozerwany został kadłub sztywny, ten wewnętrzny wykonany z tytanu. A flota transportowców, tych desantowców uciekła. Na Morze Azowskie. Mam jeszcze ciekawą geolokalizację. To miejsce, gdzie formowane są jednostki rosyjskie. Konkretnie pułki pancerne. To niedaleko bińska. Tak właśnie wygląda głębia operacyjna. I na takich odległościach Ukraińcy nie będą w stanie. Narazić mobilizowanych oddziałów. Przejdziemy jeszcze do Afryki. Ciekawa informacja. Niger, Mali i Burkina Faso już oficjalnie tworzą sojusz państw Sahelu. Prezydent Mali pułkownik Goita ogłosił, że trzy państwa utworzyły nowy sojusz wojskowy podpisując kartę Liptako Gourma ustanawiającą zbiorową obronę i wzajemną pomoc między państwami członkowskimi Liptako Gourma to podregion geograficzny Sahelu podzielony między właśnie te trzy kraje Podpisanie tej karty stanowi historyczny dzień dla Francji do usłyszenia